są sąsiad, który właśnie z którym rozmawiałeś. Słuchaj, to jest ten, to jest tutaj ten, ten chodniczek, ta ścieżka, która prowadzi bezpośrednio do ulicy Wypoczynkowej i właściwie większość osób z tej części, jak gdyby Chotomowa, idzie bezpośrednio tędy. Tutaj no, powiedzmy została sprzedana ta nieruchomość, nawet tutaj ten właściciel na własny sum zrobił to jakieś takie chodniczki po to, żeby no, ludzie, można powiedzieć, nie niszczyli tego wjazdu, który też tutaj sąsiad próbował zrobić. Natomiast no, zwróć uwagę, że akurat ta ścieżynka jest generalnie w takim zagłębieniu i w momencie jakiegokolwiek deszczu ta ścieżynka właściwie była nieprzejezdna. Dzisiaj rano tutaj jest, wiesz, stała kałuża, mimo tego, że ten deszcz był niezbyt duży, ale ten deszcz zrobił swoje. I tu ma być ten chodnik? I tu ma być ten chodnik, tak, bo to jest własność gminy. To mam, powiedzmy, półtora metra, dwa metry szerokości. I to doprowadza do Wypoczynkowej, do tej Wypoczynkowej z płyt eko, jak gdyby, prawda? Także to. No i bardzo dobrze, dzięki mobilizacji, wiesz, mieszkańcom udało się ten wniosek przegłosować. Natomiast jeżeli mówimy odnośnie ulicy Kolejowej i możliwości wybudowania chodnika czy też ścieżki rowerowej, no to już wielokroć też pisaliśmy do pana wójta z petycjami, z podpisem 150-200 dosłownie osób, bo tutaj też zbieraliśmy tego typu petycje. Petycje są oczywiście złożone w Urzędzie Gminy, nawet za poprzednią jeszcze pani wójt. Jak tylko pojawiła się informacja odnośnie możliwości realizacji tego typu inwestycji właśnie w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, czyli dużego wniosku unijnego dotyczącego budowy ścieżek rowerowych i parkingów dla rowerów przy stacjach PKP, bo to generalnie rzecz biorąc o ten zakres chodzi. Tutaj dla aglomeracji warszawskiej, gdzie Chotomów też jest w tej aglomeracji warszawskiej. W związku z powyższym również pisaliśmy do pani wójt ówczesnej, pana wójta obecnego, o to, ażeby uwzględnił właśnie w projektowaniu i w wykonawstwie tych właśnie zintegrowanych inwestycji terytorialnych kwestii wybudowania chodnika i ścieżki rowerowej od granic z Legionowem przystanek, a w Legionowie już jest zbudowana ta ścieżka aż tam daleko od Piasek do granicy z Chotomowem do końca Dąbrowy Chotomowskiej. To wtedy no, powstał nam taki piękny szlak rowerowy łączący Legionowo z Dąbrową Chotomowską i nawet można powiedzieć korzystając tam dalej z tej drogi piaszczystej aż do Janówka. Jeszcze jednym elementem dotyczącym właśnie budowy, w poniedziałek jest spotkanie na ten temat, ja będę oczywiście panu wójtowi o tym przypominał, tym bardziej, że... Komisja to będzie? To będzie w Jabłonie w domu ogrodnika, 18:00. Zaraz po komisji rewizyjna jeszcze jest w poniedziałek też interesująca, bo odnośnie kosztorysu na przedszkole rozpoczynamy